Kolejny wspaniały dzień w Arkanistanie, gdzie dobrobyt przelewa się po prostu. Spójrzcie tylko na tą zaawansowaną infrastrukturę naszego posterunku, który rośnie w siłę. Tak naprawdę to tylko rośnie w siłę nasza hacjenda, bo już nie mieszkamy w jakimś karawanie, tylko mamy taki domek letniskowy. Ostatni raz taki domek letniskowy to widziałem, jak w 98 z dziadkami jechałem nad Bałtyk na wakacje. Jedyne wakacje, jakie zaznałem za dzieciaka. No, bez kitu. Piękna sprawa, tutaj wchodzisz. Nawet tapeta taka sama i obsirupany sufit. Wspaniała sprawa, a my mamy tylko $180, więc trzeba się zabrać do roboty i zarobić trochę, bo splajtujemy i nas wywalą z roboty. No i tu mamy przemytnicy. Nasze służby podsłuchały rozmowy telefoniczne, dzięki której zdobyliśmy konkretne informacje o kolejnym przemytniku na Narodowość Królestwo RKI. Kontrola techniczna. List przewodowy, nawet przewodowy i przewozowy. Wszelkie niezgodności w dokumentacji skutkować odmową wjazdu. Dobra, nie ma problemu. Nowa ustawa o obowiązku pracy, czyli artystów, nauczycieli i dziennikarzy nadal nie wpuszczamy, ta? Nie ma problemu, bierzemy się do roboty. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram, The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. O ty kurwa! Dawaj go! Ty no, od razu na wstępie? Dawaj, 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 rura. Jebaka, od razu, pierwszy klient, nie? I już uciekinier, próbuje tutaj nielegalnie się... Ale zaraz go bierzemy, ale zaraz manewr pit będzie... Będzie robiony. Łapy, łapy, będzie krzyczane. Na kierowców w kombi to trzeba tak uważać. Widzę kierowcę w kombi, to już wiem, że będzie dym. Ale go zaraz biorę. Jeszcze prawie. Dawaj go. Manew pit! Kurwa. Ucieknie mi. Ucieknie. Szybko. O ty gnoju. Szybko. Broń! Hamie! Co jest z tobą? Wychodzisz natychmiast, ręce w górę i kluczykiem mi tu wyrzuć. Aha, mydło przemycał. Wyskakuj, gagatku. Łysy! Z brodą, Admiros! Co ty robisz? No, piękna sprawa. Rozumiem, żeby przemycali jakieś narkotyki, alkohol, broń. Ale mydło? Nie. Dobra, gagatku. Uciekaj do tego, do więzienia. Aj, kurde, ciężki dzień. Pierwszy klient, już takie afery, takie dymy, taki ambaras. Jak tam? Siedzi w tym pierdlu, czy nie siedzi? O, właśnie. Poznajcie pana Władka Mostowicza. Władek Mostowicz. Najęliśmy go tutaj po ostatnich incydentach, które mieliśmy w więzieniu, że ktoś uciekał nam tutaj z cel. On Władek do tego nie dopuści, prawda? On tutaj 24/7 siedzi. A ciebie to później przewieziemy do pewnego pięknego miejsca, w którym spędzisz resztę swojego życia. Stępień z 13 posterunku dokładnie nam pilnuje tutaj. Ty bez kitu, on jak stępień wygląda. Stępień jak jest. Tylko te dęka od tych, od okularów powinien mieć trochę grubsze. Witam. Elegancki malczon widzę. O, zderzak brakuje. Dwóch zderzaków. Nie wybite. Tutaj zniszczone światła 2. Brak zderzaków 2. Dziennikarz. No to gdzie? No gdzie? Pana, co pan? Z RKI jeszcze. No to ważno. Nie zgadza się. O ty kurwa. Mnie próbujesz oszukać? Szpieg. Na pewno szpieg. Trzeba zawiadomić komisarza. Sokolow, co... O ty kurwa. Co pan? Nie ma opcji. Nie wjeżdża pan. Witam. Listopada. Nie mógłbyś ruszyć. Nie mógłbyś ruszyć, kolego. Moje oko jest zbyt bystre, żebym tutaj nie zauważył. Dobra, czyli mamy go. Nie wpuszczamy nikogo. Nie na mojej warcie. Nikt nie przedostanie się do naszego wspanialego państwa Arkistanu. Odmowa. Żegnam. Pasuje, kurde. Słuszna odmowa. Tak to się robi. Jak jest stępień? Stępień pilnuje tam. Zobaczymy, czy chłop ucieknie. Czy stępień przypilnuje, czy jednak nie? Jestem bardzo ciekaw. Atakują nas, ty. Atakują nas. Zaraz zobaczymy, jak ten. Zobaczymy. Masz czego? O kurwa, co ty tutaj masz? Pepeszy jakąś. Śpi. Śpij, ty. Ule, blisko było. Śpij.
Nie, nie mogę. O, dobra, śpi. Śpi. A jaka flanka tu? Uoooo, Maksimow go dorwał chyba. Jak w Maxie Payne normalnie. $500, ty. Łatwa robota. Wszyscy żyją w ogóle? Nikomu nic się nie stało? Nowikow to się pewnie znowu. No, Nowikow to jak tylko pomoc Nowikowa, jeśli chodzi o napad na posterunek. Jak on tutaj kątem oka z tej cieciówki widzi, że lasem biegną, to jego pomoc wygląda tak. Pasuje. I tyle. Drzwi zamyka i tam siedzi. Dobra, idziemy spać dalej. Towarzyszu, z uwagi na nadchodzące igrzyska olimpijskie, jako naród musimy pokazać się z jak najlepszej strony. Auta na naszych drogach muszą lśnić, nie wpuszczę nikogo z większą ilością usterek. Na wagę teraz! Sprawdź, czy dany pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej. Znajdziesz ją w karcie pojazdu oraz w swoim podręczniku służbowym. Pamiętaj, aby oznaczyć ewentualne wykroczenie w raporcie inspekcji. Wprowadzone zostały nowe wytyczne odnośnie przekroczenia granicy kraju. Zabrania się wstępu pojazdom posiadającym więcej niż 3 usterki techniczne. Na terytorium Arkańskiej Republiki Ludowej obowiązują nowe zaostrzone przepisy, zgodnie z którymi przyjezdni zobowiązani są do okazania karty pojazdu. Jakiekolwiek błędy w dokumencie powinny skutkować odmową. Kurwa. Coraz więcej tego. I za tu mamy Akaristan, jakiś przemytnik. Numery blach CZH. Wiek kierowcy 49. I kolor pojazdu pomarańczowy. Czterech gagatków mamy. Wielkie porządki. W całym kraju trwają przygotowania do długo wyczekiwanych 22. I tak? 22. XX. To, tak, 22. Igrzysk olimpijskich. W trosce o poprawny wizerunek naszego kraju. Partia wprowadza obowiązek czynu społecznego, wedle którego każdy obywatel zobowiązany jest do wykonania 10 godzin prac społecznych w tygodniu. Niech ten pracowity okres będzie świadectwem siły ducha naszego narodu. Zmiana na rynku pracy. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy, ograniczenia dotyczące zatrudnień zostają tymczasowo zawieszone. Projekt listy zawodów niepotrzebnych wróci do Sejmu w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek. No dobra, dawaj. Jest? Jest. 3480 kilo chyba? Max waga 4190, czyli może być, nie? Bo ma poniżej. Tu jest, oho, jedna usterka. Zderzak, dwie usterki ma. Opona i zderzak z tyłu. A jeszcze tutaj sobie obejrzymy, czy czasem, broń Boże, tutaj jakiegoś znaczka nie zobaczymy. Ty, no wszystko wygląda w porządku. Dobra, puścimy go, bo dawno nikogo nie wpuszczaliśmy. Z 2 dni nikogo nie wpuszczaliśmy, tacy byliśmy. Jedź. Lampę przed nią ma. O kurwa. Oddawaj dokumenty! Oddawaj! Oddawaj! Stój! Bandyto! Oj chuj. Kurwa. Wyglądała ta lampa jakby była okej, jak tak spojrzałem na nią pierwszy raz. Cztery walizki. Jakiś o ty kurwa. O ty kurwa. Czekaj. Wychodź z tego auta. Ino roz. Już. Uciekaj mi stąd. Ja cię zaradałem normalnie. Rozbierzemy na części pierwsze. O ty kurwa. Maksimow, lecimy z tematem zaraz. O, proszę bardzo. Coś jeszcze tutaj masz schowane? Zaraz to zobaczymy. Pa. Kurwa, nóż mi się zepsuł, a nie mam chyba zapasowego. A nie mam zapasowy, kłamałem. Ta, wszystko się niby zgadza, tak? Fantastycznie. A to jest ten! No, to jest ten, co go szukamy. I tu masz w ogóle złe nazwisko, wszystko jest złe. Typ pojazdu, ilich. No właśnie, typ pojazdu się nie zgadza. Co on tutaj, 990 kilo? No dobra, to się zgadza. Opie, idziesz do pierdla. Tyle mam ci do powiedzenia. A z tyłu tu nic nie ma? Mogę tam na tył jakoś wejść? Mogę. O ty kurwa. Dawaj mnie to. Złodziej. Jaki wyładowany malczan. Nie może być. Maksimow, sprzątaj mi to. Mhm. Dwie opony i karoseria. Oj, już nie wjeżdżasz, pajacu. Już tak, o, zobacz. Regulacje wjazdowe. Masz dokumenty i zjeżdżaj stąd. Natychmiast. Następny. A już nie ma klientów. Dobra, nieważne. No i tak to się robi. Piękna sprawa. A czy ja mogę coś ulepszyć? Ja bym coś ulepszył. Muszę wydać trochę pieniędzy, bo się uduszę. No, to już... Ale tu 2000, żeby taki domek sobie postawić. Ja bym sobie postawił. I to jest już maksymalny, musi być, bo poziom percepcji i maksymalne zdrowie już wtedy mamy, nie? Może w chłopaków bym zainwestował. Maksimow, żeby w tym biegał. W hełmie. Nowikowa? Nie wiem, po co Nowikowa mamy ulepszać, jak on i tak nic nie robi. Posterunkowy Smirnow. Nie, no jak on ma takie imię, to trzeba Smirnowa tutaj kupić. Pewnie, że da. Dawaj posterunkowego Smirnowa. Z fryzurą jak Abraham Lincoln. To mi się podoba. Dawaj go. Normalnie. I gdzie on? On na jakiejś wieży teraz stoi, ta? O, normalnie ty. Dobrze, niech pilnuje. Smirnow jeden. Dobra, idziemy spać.
Mimo co, jutro kolejny upojny dzień na posterunku granicznym naszego pięknego komunistycznego kraju. Może i dzień na minus, ale na plus. Wstawaj, przed nami kolejny pracowity dzień na granicy. Grazduk, co to jest za... Ważny telefon. Pan poczeka. Halo? Warisu, utram den naja, ili gostinka acie pity dwiet. Tam obdi fundre cielsku adama łaszy. Ordine incidente duro warisz sorokin. Morderstwo na naszym progu. Morderstwo, tajemnicze morderstwo. Maksimo, przyjmujesz tutaj. Ja muszę jechać, mam ważne te miejsca, w których muszę być. Wjeżdżam tam jak do siebie. O, są nasi. Nasi stoją. Dobrze, że jesteś. Ciała znalazł sprzątacz na tyłach budynku. Zabezpieczyliśmy teren. W środku znajduje się 6 podejrzanych. Byli tu w momencie morderstwa. Spraw wszystkie tropy i wróć do mnie. Nikt nie wyjdzie stąd bez twojej zgody. Przesłuchaj podejrzany. Przeszukaj ciało. Znajdź narzędzie zbrodni. Matko bosko. Co za makabryczna scena. Tylko czemu nasz mechanik posterunkowy się tym zajmuje? Nie wiem. Może ma jakieś kwalifikacje jako jedyny. Zegarek. Widoczne inicjały. VM. Dobra, jemu już się nie przyda. W kiblu na pewno. Na bank w kiblu. Zastanówmy się. O kurwa. Ale zaraz normalnie tutaj. Jak detektyw Monk. Chłopa namierzymy. O kurwa, nóż kuchenny. No ładnie, czyli kucharz zabił, wszystko już wiemy. Inicjały VM i kucharz, bo on, tylko kucharz by miał nóż przy sobie, prawda? 6 podejrzanych, ta? Wczoraj trochę przygięliśmy z alkoholem, ale było co świętować. Olek tak cieszył się z tego awansu, że nawet chciał umorzyć mi część długu. Nie mam pojęcia, kto chciałby śmierci Olega. Jakiś taki nerwowy się wydaje, szluga przy toalecie pali. Chłopaki wyciągnęli mnie tu na siłę. Miałem zostać w domu z chorym ojcem, ostatnio coś gorzej się czuję. Nikita, o, ten to wygląda jak taki kurde chuligan. Przyszliśmy tu świętować awans Olega, pracowaliśmy razem 10 lat. Nie wierzę, że nie żyje. Rozumiem, rozumiem. Oho! Z gościem w berecie się pokłócił, podczas gry w karty. Gość w berecie. Ty, a jakie są inicjały na tym zegarku? VM! To on! To na pewno on. Kaszkieciarz pierdolony zamordował. Wiedziałem. Ludziom w kaszkietach nigdy nie można ufać. Gdy Olek w życiu asa, miałem ochotę go zabić. Ten cholerny zegarek jest w mojej rodzinie od pokoleń. Być może chlapnąłem parę słów za dużo, ale nigdy nie zrobiłbym krzywdy temu łajdakowi. Lepiej pogadaj z Timurem. Od wczoraj jakoś dziwnie się zachowuje. Timur to ten nerwowy. No właśnie. No właśnie. To ten nerwowy, cholera. Ale ambaras. Poszukajmy tu jeszcze jakichś śladów. Podejrzana sprawa. A niedźwiedź coś wie? Może niedźwiedź coś wie. Nie ma czegoś ukrytego w pysku? Nie, zdecydowanie nie. Wasil Morin. On miał motyw, karty przepierdolił. A ten jakoś nerwowo chodzi od lewej do prawej. Ale sprzątacz. Sprzątacz też jakiś jest taki podejrzany. Petrowskiego i barmana wypuścimy. 7 rano. Kurwa, do 7 rano chlali wódkę? Szanuję. Zorganizuj miejsce imprezy na terenie ogrodu. Wódka, piwsko, konserwy. No brzmi jak dobra impreza, kurde, w sumie. No, niczego sobie. I syf jak po typowej imprezie, wszystko się zgadza. Gdy goście przeniesie się na dwór około 6, zostawili po sobie straszny bałagan. Wyszedłem na papierosa i widziałem, jak jeden z gości idzie na tyły budynku. Chyba wołali na niego Timur. Dobra, Timur, Timur, Timur. Nawijaj. Nawijaj makaron na uszy. Gdy poszedłem po flaszkę, widziałem, jak jakiś sprzątacz idzie za budynek. Wyglądał, jakby chciał ukryć coś pod ubraniem. Dobra, czyli Timur oskarża sprzątacza. Sprzątacz oskarża Timura. To oznacza, że współpracowali i razem zabili chłopa. Nad ranem Timur zaproponował, żeby przenieść się na dwór. Ledwo doszedłem do altanki i na miejscu chyba urwał mi się film. Szanuję dziadek, szanuję. Wygląda na skacowanego, więc dziadek jest niewinny. Kaszkieciarz. Nawijaj. Siedzieliśmy pod altanką i skończyła się wódka. Timur poszedł po flaszkę do baru, a Oleg musiał iść do kibla za budynek, bo ten w barze był zamknięty. Jagor zasnął i zostałem sam z Nikitą. 4 podejrzanych mamy, nie? Nie, ja zostawiam tych. Zostawiam Timura i sprzątacza. Ci mi się wydaje, ten na pewno nie zabił, bo widać, że ma kaca jak 150. A kaszkieciarz? Chociaż mu nadal kurwa nie ufam, bo w kaszkiecie tutaj stoi. To wydaje mi się, że też tego nie zrobił. A, sprzątacza i Timura zostawiamy. Więc tych wypuszczamy. Mhm. Magazyn! Ten magazyn? Ta. Akta KGB. Czyli kurde, morderca też jest szpiegiem. O, podejrzany list. Dowódco, zgodnie z waszym rozkazem rozpracowałem Olega Bogdanowa i potwierdzam jego powiązania z KGB. Kapuś zginie jeszcze dzisiaj. Niech żyje wolny Afganistan Timur. Matko święta.
Oż mi się normalnie, ale zajebiste gumiaki. No dobra, to byłem ja, ale nie żal mi go, to tylko zwykły kapuś. Przez takie plugawe mędy moja żona oraz wielu niewinnych siedzi w więzieniu. O kurde, mamy wybór. Mamy wybór, aresztować albo zatuszować. No ale jak ja to mogę zatuszować? Ja już wystarczająco się narażam, że współpracuję tam z tymi chłopami, nie? Ciekawe, czy to trzeba tak, jak już w jedną stronę, to w jedną stronę. Nie, no jak ja to zatuszuję, to od razu moją przykrywkę rozwalą. Ja wiem, że ja współpracuję z tymi, z rebeliantami, ale nie do tego stopnia. Musimy go wpierdolić do paki, żeby umocnić swoją pozycję, żeby nikt nas nie podejrzewał. Tak trzeba zrobić. Aresztuj gnoja. Cia atma aczniu. Wynieta w stanowku nas! Dobra, sklej tam dupę. W akcie desperacji Tymur wyciąga ukryty w bucie nóż i bierze zamach w twoim kierunku. Dzięki szybkiej reakcji sierżanta Bykowa wychodzisz cało z sytuacji. Zabójca z rana postrzałową trafia do szpitala, gdzie oczekuje na swój proces. Ale jak w filmie akcji. $800? Fiu. Nieźle. Halo panie, bo ja tu, ten tu chłop, Boże jedyny, pewnie jest 3 godziny na przejściu granicznym, bo nikt się nim nie zajął, bo Maksimow pali szluga. Andrzej Gerasimow. Giero? O ty kurwa. Numer paszportu. O kurwa. Widzisz. Masz babo placek. Oddaję dokumenty i oczywiście odmowa. Proszę bardzo. Kuleje, karoseria. Zderzak. Dwa razy na to, jako dwa się chyba karoseria liczy, nie? To już trzy są. Lusterka też nie ma. Cholera wie, czy ta bryka ma lusterka? Nie, no zobacz, tu urwane ewidentnie, nie? No to stan techniczny już do widzenia. AGP 6248JX. 6248QX. No to rejestracja się nie zgadza. No to nie wjeżdżasz, chopie. Dobra, zaraz go... O kurwa. Pomarańczowy samochód. Uwaga. Uwaga. Maksimów? Trzepiemy. Kurczaki też zaraz otworzymy. Jak konserwy, kurwa, rozumiesz? Dobra, zaraz to zobaczymy. O, co my tutaj mamy? La kokaina. O ty kurwa. Kurwa. Dostał jednego. Widzieliście, jaki quick flick tam poszedł? Jest ranny, teraz go gonimy. A chłop jak się wpierdzieli, Maksimow tak pilnował. Jebaka. Ja tutaj sprawdzam kokainę ze zderzaka wyjmuję, a Maksimow pali szluga i przez to chłop se wsiada i ucieka. Gorzej niż kurwa w GTA RP. Zero poszanowania dla władzy. Dawaj go. No. Kurwa. Dawaj go w drzewo. Dawaj go teraz. No. Kurwa, bandyto! A! Stój! Stój! O ci łeb rozwalę! Stój! Kurwa, gagatku! Już! Kokainę i tak se wezmę. O, tutaj! Jak to rozwalić? Tutaj umiem szybko, to trzeba. O, w oponie. Ale tu koksu. Pasuje robota. O-o. O-o. Kurwa. Ale jak tu zawieziemy ich. Mamy trzech więźniów. Trzech więźniów. Całą pakę narkotyków. Nie no, pojadę najpierw ten. Naprawię sobie auto i tak dalej. Kurwa, nie wygląda to najlepiej. Nie! Nie! Matko bosko. Synu i córko. O dobra, już jesteśmy. Rasputin, musisz naprawić furę! Napraw furę, błagam cię! Ale mamy ty broni, koksu, normalnie. To fabryka dała. Dobra, stępień! Pakujemy ich! Wywozimy ich! Do radiowozu, do radiowozu i do radiowozu. Do ośrodka wypoczynkowego, praca, praca. Ekipa zadowolona? Pięknie wyglądacie, panowie, naprawdę pięknie. Aż wam normalnie foteczkę bym zrobił, jakbym mógł. Po minach widzę, że każdy zadowolony. No witam, witam! Trzy świeże bułeczki gotowe do pracy, proszę bardzo. $608, tak o. Jeszcze pojedziemy sprzedać narkotyki, to dopiero będzie. Ach, tutaj se cofniemy. Dobra. O kurwa. Kurwa, przy bazie policji takie rzeczy? Jak pilnujecie chłopaki? Przekaż całą kontrabandę, proszę bardzo. $600 pasuje. Koszt dzienny. Kurwa! Ty, my do sklepu mieli jechać. Narzędzia w lada. A chuj, podjadę, nie? Witam.
Ochroniarz, widzę, ciężko pracuje. Trzy butelki wódki i papieros. Należy się. Nóż bym potrzebował nowy. Czekan nowy na pewno też będę potrzebował, bo to jako siekiera służy, nie? Chyba, ta. Za dwa koła mogę sobie karabin kupić. Tylko szczerze, ja bym wolał sobie chałupę kupić. No szczerze, to ja bym sobie wolał chałupę kupić. Mieć zajebisty domek niż karabin. Bo ja z tego pistoletu i tak karam tych chłopów, że to jest nieporozumienie. Ja wolę domek kupić. Lat, pierdol się. Wszystko tu drogie, wychodzę stąd. Kurwa. Nic się nie poli. Idę ich najebać, bo mnie wkurwiałem. Nie będzie tak. Ty, czemu ja go... O, dobra. Dobra, śpi. Czy pięć? O! Matko święta, ty! Byś mnie zabił z tymi straczami na pace. Tutaj gdzieś te chłopy są. Tutaj. Pamiętam ten most. A ich tylko dwóch tu było. A, ale banda frajera. Siemano, siemano, witam. Oj, ciężki to był dzień. Naprawdę ciężki dzień na naszym posterunku granicznym. Bym powiedział, że tak jak my się napracowaliśmy, to stępień... No nie, nikt nie pracuje ciężej niż stępień. Nikt. Absolutnie nikt. Ale wynagrodźmy to sobie. Ja kupuję sobie najlepszy dom, jaki jest w grze. Pozdro 600. Zobacz na to tylko. Może i mamy mało pieniędzy, ale czy nie warto? W takim domku jednorodzinnym? Z radzieckiej wsi? Nie, no coś pięknego. Nawet mamy plakat z jakąś cycatą babą. Mamy tutaj czaperę, kurde, kurteczkę. Przepięknie. Smirnow tam pilnuje. Kolejny upolny dzień na naszym posterunku minął. Co myśmy się dzisiaj napracowali? Mam nadzieję, że łapeczka w górę zostawiona pod odcinkiem na YouTubie. A jeśli ktoś ogląda na transmisji na żywo, bo właśnie na transmisji na żywo to nagrywam, to gratuluję. Jesteś zajebisty.